Tak, no jakby w trochę w kontrze do tego, co mówiliśmy, że festiwal opiera się na nowościach, też na transatlantyku tegorocznym była taka sekcja debiuty mistrzów, tak? Tak. No i jednym z filmem, który znalazł się w, tym, w, tej, w tej części festiwalu, jest film Noc Myśliwego Charlesa Laftona z roku 1955, jest to film amerykański. Tak, tak. No, trzeba powiedzieć, że Charles Lafton jakby mistrzem nie był jakimkolwiek. Czy przy okazji chyba je jedyny film ogarnięty w miarę. Tak, ale, ale aktorem był dosyć znany. To jego debiut reżyserski. No tak i trzeba przyznać, że no, może oceny to rzeczywiście ma się lepiej na koniec co do filmu. No ale sama fabuła jest prosta. Mamy kaznodzieję granego przez Roberta Mitchuma, mhm. który ma dość nietypowy sposób zarabiania na, zarabiania na życie. Wynajduje on w taki czy inny sposób mniej lub bardziej etyczny wdowy, Bogate wdowy, bierze z nimi ślub, wchodzi w bliski, bliski związek, związek małżeński nawet, po czym je zabija też w taki czy inny sposób, no i przez ten sposób prowadzi dość takie bogate i swawolne życie. No właśnie, i on znalazł taką jedną żonę, yy, no, wdowę, która miała na swoim koncie 10 tysięcy dolarów. No i ta pogoń tego kaznodziei, granego przez Roberta Mitchema za zdobyciem tych 10 tysięcy, no jest kluczem do fabuły tego filmu, zdecydowanie. To mi w ogóle przywodzi na myśl powieść Kurta Galapagos. Właśnie tam taki, takiego samego bohatera mamy, a trochę inaczej potraktowane oba te tematy, oba te wątki. No dobra, co z tym filmem? No, tak fabularnie, no to jest historia dosyć y, klasyczna, powiedzmy, tak? tak? Gdzieś tam się przewijająca w, w kulturze amerykańskiej, no, no w ogóle. Tak, tak ale, ale gdzieś czerpiąca rzeczywiście z tego kryminału noir, trochę z tej stylistyki, chociaż to nie, nie do końca też. Oj, no ale tak, tak, jak najbardziej. Tak. Ogólnie no to powiedziałbym, że to jest gdzieś y, thriller, jeden z pierwszych właściwie, który powstał. Bo rzeczywiście tutaj to napięcie jest kluczowe? Tak, na się jak najbardziej. A znaczy, czy kluczowe to nie wiem, ale towarzyszy przez cały, cały film. To mi najbardziej przypomina powieści Desiella Hameta, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o klimat. Zwłaszcza ta postać harego Pawela, to jest właśnie ten kaznodzieja. No i tu dla mnie on jest jakby najjaśniejszym. Nie przez przypadek używam tego słowa. Aspektem tego filmu. No bo ona jest absolutnie genialnie wykreowana. Nie chodzi mi o styl gry aktorskiej niczego, no bo to nie, nie jest jakby kluczowe, ale przez samo jak ten bohater wygląda, jak te, te, ten śpiew, który często mu towarzyszy, jak, jak fantastycznie brzmi, to jest takie zło wcielone. Nie masz takiego wrażenia? Tak. Przykryte pod pięknymi, eleganckimi manierami. Tak, gdzieś. No, zapisałem sobie, że, że gdzieś może postać szatana. No tak. Szczególnie, że podszywa się pod, pod człowieka, boga. Tak, tak. tak. ale to absolutnie fantastyczna postać. No, dodaje mu tylko ten, te, ten tatuaże, które na kostkach nosi, Love Hate, no, które wydaje mi się jakoś. Kostka chrom. Kostka rąk, masz rację, które na trwałe weszły w ogóle do jakiegoś takiej symboliki popkulturowej. Nie wiem. Oj tak. I jest w tym też trochę z horroru, tak? Bo, bo to rzeczywiście jest momentami prze, przerażające. Znaczy, to chyba chciało być przerażające, a trochę I było, powiedziałbym. No, nie wiem, czasami tak nawet na śmieszność się naraża moim zdaniem to przerażenie. Zwłaszcza ta scena, gdzie on goni te dzieci w piwnicy. No to takie jest dość komiczne, te ręce wyciągające się sztucznie za nimi. O, ale wydaje mi się, bo po prostu to było wprost estetyczne nawiązanie do tej klasyki filmów grozy, tak? Ale trzeba powiedzieć, że też muzyka nawiązuje do tego. W sensie, ona jest ilustracyjna, bardzo ilustracyjna. W no sensie tak. tak, ale powiedziałbym, że udana. No I spełnia tę funkcję ilustracyjną jak najbardziej. I jeśli dodać do tego właśnie śpiew y, Harego, tak, jeśli dodać te churalne od czasu do czasu śpiewy, to, to ścieżka dźwiękowa robi duże wrażenie. No, to jest znakomita piosenka śpiewana przez... Y tą małą dziewczynkę w trakcie ich podróży łódką, absolutnie też fantastyczny głos. Ale no mówisz, że film łazy, że, że thriller, że horror trochę, ale też jest pewien rodzaj baśniowości w tym. Tak, tak. To jest jakby przypowieść, legenda może bardziej, tak? No, nawet, no tak, tak. I, i są też e, momentami takie wątki trochę nadnaturalne, tak? W sensie, gdy właśnie ci płyną tą łódką, to tam się dzieją rzeczy dziwne. Stworzone historie. Tak. Ale tej przypowieści wydaje mi się, że jest wbrew pozorom całkiem dużo w tym, bo no ona ma bardzo taki jasny wydźwięk moralny, ten film, ta przypowieść. O tam, tak, jednak tak, koniec końców, zwyciężaniu tak. dobra nad złem, w tym wypadku akurat miłości nad nienawiścią. No, trzeba też powiedzieć, że pomaga te, temu klimatowi tej, tej legendy czy przypowieści to, że, że film został osadzony w dość romantycznych czasach, właśnie wielkiego kryzysu. Gdzie rzeczywiście rzeczy się działy dziwne i, i to był czas jakiegoś takiego przewrotu y, społecznego, ale, ale przy tym jeszcze, jeszcze wolności, tak? Braku jakichś takich bardziej już współczesnych okowów. Kultury. Tak, i, i też, też jeżeli mówimy o tym osadzeniu w określonym czasie, to fajnie pokazana ta miastyczkość amerykańska i tak, jakie relacje tak. panują w tym. No i też jak mówiliśmy o tych elementach nadprzyrodzonych, dlatego też trochę mówię o tym horrorze, bo, bo, bo to jest podstawowy wymóg Horror. horroru. Tak. tak, postaci są trochę przerysowane, ale wydaje mi się, że to było zamierzone właśnie, zarysowanie, taki ten, ten, ten podział na tych dobrych i złych, taki no wręcz westernowy trochę. Tutaj to, ten rodzaj przerysowaności. Nie wiem, czy jest takie słowo. Nie wiesz. A, wiem. A, wszyscy wiedzą, o czym mówimy. Wydaje mi się. Że był... Tak, bardzo ładnie. Zawsze jakieś wymyślić słowo, żeby był celowym działaniem. Tutaj. A mogę się doczepić? No jasne. Takie mam wrażenie, jakby pewnej pośpieszności w robieniu, zwłaszcza końcówki tego filmu. Chodzi mi o to, że pierwsza część jest dużo bardziej i rozbudowana, i spokojniejsza w narracji niż ta część końcowa. Ale z, z drugiej strony to, to jakby ta część założenia jest ciekawsza, tak? Z która? A, ta druga? Ta pierwsza. Ta pierwsza, tak bym powiedział. No jest taka trochę bardziej subtelna. No, ona jest głębsza, bardziej refleksyjna, ale więcej się dzieje w tej drugiej części. No tak, tak. No tylko, że wiesz, nie można tego filmu zrobić tylko z tą pierwszą częścią. No. Niestety. To może reżyserowi też bardziej zależało na pierwszej i chciał... Takie co właśnie mam wrażenie. Żeby nie było, no, ale no. jest pewien kontrast. Tak, może trochę na siłę się czekają z tego filmu. Dysonans między pierwszą a drugą częścią. Trochę tak, trochę tak. Ale trzeba powiedzieć, że film jest na pewno ciekawy też tak etnograficznie, archeologicznie. No tak, tak, tak. Ale, ale też się go dobrze ogląda w sensie, to jest wciągające i jesteś ciekawy, co tam się stanie dalej, jak się to rozwiąże. Jak najbardziej. Tak. I nie zawodzi chyba w tym wskręcie? Nie, nie, absolutnie tego nie chciałem powiedzieć. Film amerykański, nazmyśliwego myśliwego, debiut Charlesa Loftona.